jestem Polakiem. To znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia. Zarówno dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości. To znaczy, że czuję swą ścisłą łączność z całą Polską. Z dzisiejszą, która bądź cierpi prześladowanie, bądź cieszy się strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy, bądź gnuśnieje w bezczynności. On patrzy z rozkoszą i z dumą jak weteran, służbę powołany, gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany. Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni, lecz uczuł, że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni. Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą, stroją na nowo struny i probując brzęczą. Tamten człowiek ukończył medycynę i zaczął nawet praktykę. A miał ci jakieś niesłychane własne środki lecznicze. Ale o tym potem. Wszystko trzeba po kolei opowiedzieć. Najprzód, co najważniejsze. Otóż ten Baryka rzucił, wyobraź sobie, medycynę i wszelkie wynalazki swoje w tej dziedzinie. Wyjechał z Warszawy. A to w tej jakiejś Warszawie. Niech stąpi duch twój. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.